powiedzmy, tobie się ktoś podoba. Na szczęście nigdy się nie zdarzyło tak, że nie wiem, na przykład ktoś mi się bardzo podoba i ja mam całą tą otoczkę stworzyć, żeby go, nie wiem, poznać. Tak. Nie, nie, nie. Jestem jednak w tych kwestiach bardzo klasyczna, bardzo romantyczna i uważam, że to mężczyzna powinien przejąć inicjatywę. Idziesz, patrzysz, widzisz, on cię nie widzi, więc nie przejmie tej inicjatywy. A myślę, żeby mnie nie zauważył? Jak będzie ciemno, to może tak. Wtedy się uśmiechnę, zęby moje zobaczy. Przypomina mi się historia, jak ty tata szedł w szkole z płaszczem. Tak? Tata się po ciebie do szkoły. Już był w szkole, było ciemno, miał tylko jasny płaszcz na sobie. Co koleżanka powiedziała? Nie. Omenaa, Omenaa, krzyczy, Omenaa, mówię, co? Zobacz, płaszcz idzie po ciebie.